Witajcie, kochani. Mam na imię Wasia. Zawsze zaczęłam od siebie. Jeśli ja tego nie doświadczam w swoim życiu, nie daję innym tego. I to jest ważne. Na swoim ciele muszę przeżyć to wszystko. I to było jakoś 3 miesiące temu. Nie wiem, coś mi się zrobiło tutaj na piersi. Myślałam, że to jakiś nowotwór jest. Szłam do lustra, patrzę, co to jest. Jeszcze mąż powiedział, kochana, co tu masz? Jakieś czarne, co tu? To nie zgadzam się z tym. No i powiedziałam, tato, ja nie idę do żadnego chirurga, bo ty powiedziałeś słowo. Ja uczynię dni twoich pełną. Tak, ja twój lekarz jestem. Ja ze wszystkim idę do taty. I wiem, że on mi odpowie i zawsze mnie uzdrowi też. Pomimo tego zmagania 3-miesięcznego, i bardzo mnie to też bolało trochę, tak nawet twarde to miałam. Wzięłam tak rękę i patrzę, kurczę, to twarde jest ciągle. No nie zgadzam. Ale jak ważne jest też z obdarowań. Każdy ktoś ma, każdy inny ma te obdarowania. Każdy ma specyficzne obdarowanie. Kiedy mój mąż powiedział, się pomodlił o mnie i powiedział tak, Basiu, ja kończę twój byt i to jest jego. To nikt z was nie ma tego, to jest jego. I to zrobi tylko, ja kończę twój byt. I na następnego dnia ropa mi wyszła, całkiem żółta ropa. Ja zostałam uzdrowiona normalnie. Ale to jest, każdy ma specyfikę. I dostałam takie słowo, ja też dostaję, nie wiem, od Boga, takie, idąc do sklepu, powiedziałam, dzięki ci, tato, że ja idę do sklepu i dostanę słowo od siebie. I poszłam do sklepu, kupowałam perfum. Ta pani, która mi sprzedawała, powiedziała, jestem specyficzna taka. A mi Duch Święty powiedział, tak, Basiu, ty jesteś specyficzna. Pamiętaj, każdy z nas ma specyfikę. Czy to jest obdarowania, czy to ma talentów, czy to ma charakteru. Każdy z nas ma inaczej, w ogóle jest poubierany. Każdy jest specyficzny. I to jest tak ważne. Nie poniżaj się z siebie też. Nie jesteś gorszy, ale jesteś specyficzny. Amen. Amen.